Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowy na temat. Państwa i moim gościem w studio jest Iwona Petryla, przedstawicielka Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, jak również redaktor naczelna Nasz Biznes 24. Witam Panią. Dzień dobry, witam Państwa. Zaprosiłem Panią do studia. Przed nami piękna statuetka plebiscytu gospodarczego Gwiazdy Biznesu. Po raz drugi odbędzie się gala w kwietniu. Skąd pomysł na taki plebiscyt? Pomysł na plebiscyt to tak naprawdę inicjatywa i idea prezesa Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, pana Roberta Jagły, który po pierwsze wymyślił plebiscyt jako rywalizację dla dolnośląskich firm, a po drugie jest także autorem koncepcji tej pięknej statuetki, którą specjalnie na potrzeby plebiscytu zaprojektowała Dorota Dziekiewicz-Pilich, artystka znana w Polsce, autorka m.in. Nagrody Muzycznej Fryderyk. W zeszłym roku była pierwsza edycja, ale zainteresowanie było dosyć spore. Ile firm się zgłosiło? W ubiegłym roku byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, pozytywnie oczywiście, frekwencją firm z regionu, z Dolnego Śląska. Aż 60 firm ubiegało się o nagrodę w 6 kategoriach. 7. kategorią, jak co roku, jest osobowość gospodarcza regionu, ale w tej kategorii o przyznaniu nagrody decyduje sama kapituła. Natomiast do pozostałych 6 kategorii, wśród których jest mikrofirma, mała firma, średnia firma, a także biznes odpowiedzialny społecznie, samorząd przyjazny biznesowi i w tym roku nowa kategoria rodzinna firma. Do tych kategorii zgłaszają się firmy same, bądź są też nominowane przez członków kapituły, czy też instytucje otoczenia biznesu. No właśnie, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat plebiscytu? Szczegółowe informacje na temat plebiscytu można znaleźć przede wszystkim na stronie www.gwiazdybiznesu.pl, a także na portalu naszbiznes24.pl, na stronie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz w lokalnych mediach, które są patronami medialnymi naszego plebiscytu. Udział w plebiscycie jest bezpłatny. Oczywiście, udział w plebiscycie jest bezpłatny i zapadła decyzja kapituły, że termin zgłoszeń w tym roku przypadnie na 4 kwietnia, więc do 4 kwietnia firmy mają możliwość bezpłatnego zgłoszenia się w plebiscycie. Nie ponoszą zupełnie żadnych kosztów, zarówno jeśli chodzi o uczestnictwo w plebiscycie, jak i o udział w gali, a ta zaplanowana jest na 22 kwietnia w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Oczywiście oceny dokona kapituła plebiscytu. Tak, oceny dokonają członkowie kapituły plebiscytu, biorąc pod uwagę podobne czynniki czy też priorytety w kategoriach, ale też zróżnicowane pod kątem samych kategorii. Jeśli chodzi o naszą kapitułę, to oczywiście przewodniczy jej prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, pan Robert Jagła, a zasiadają w kapitule m.in. wojewoda, marszałek, a także mecenasi naszego plebiscytu, prezesi specjalnych stref ekonomicznych wałbrzyskiej, legnickiej. W kapitule zasiadają także osobistości, przedstawiciele instytucji biznesowych oraz takie, powiedzmy, autorytety gospodarcze. Organizacja takiej imprezy, takiego plebiscytu nie jest łatwą rzeczą. Sami organizujemy Sudeckie Kryształy, więc wiemy, że na Pani barkach jest naprawdę bardzo dużo zadań. No tych zadań, drodzy Państwo, jest sporo, bo pierwsza faza to oczywiście zachęcenie firm z Dolnego Śląska do udziału w plebiscycie. Jako sekretarz kapituły odpowiadam także za prawidłowy przebieg przyjmowania zgłoszeń, a następnie przesłania tych zgłoszeń naszej kapitule do oceny. Kolejny etap to samo posiedzenie kapituły, wypracowanie sprawiedliwego werdyktu. No i drodzy Państwo, spore przedsięwzięcie, jeśli chodzi o organizację samej gali, bo uczestniczy w niej każdego roku, mam nadzieję, że tak będzie w następnych latach i w tym, około 500 osób wypełniając po brzegi salę łańcuszkową w Starej Kopalni. Ta sama gala to duże przedsięwzięcie, jeśli chodzi o ugoszczenie naszych gości i o całą procedurę wręczania nagród, ale to także wydarzenie kulturalne i zdradzę, że w tym roku gwiazdą wieczoru będzie John Porter.
Jakby Pani chciała na koniec przekonać wszystkich przedsiębiorców, żeby właśnie wystartowali w tym plebiscycie? Drodzy Państwo, ta statuetka jest naprawdę ciężka i to jest waga sukcesu i też miara tego rozmachu gospodarczego naszego regionu. Myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na ten plebiscyt, dlatego że jest on skierowany głównie do mikro, małych i średnich firm. Czyli nie trzeba być wcale wielką firmą, żeby taką prestiżową statuetkę uzyskać. Oceniamy zarówno sytuację finansową przedsiębiorstw, jak i nakłady inwestycyjne, plany. Bierzemy pod uwagę rozwój przedsiębiorstw na tle Dolnego Śląska, na tle branży. Bierzemy pod uwagę także aspekty odpowiedzialnego biznesu, jak na przykład stosunek do pracowników i traktowanie pracowników. Bierzemy pod uwagę również relacje z kontrahentami, więc ta ocena jest po pierwsze wszechstronna, dokonywana przez osobowości, jeśli chodzi o kapitułę, i myślę, że wiele małych firm naprawdę ma szansę na tę statuetkę, bo wiemy, że dobrze prowadzimy tutaj biznesy na Dolnym Śląsku i naprawdę mamy się z czego cieszyć. Trzymamy kciuki za to, żeby druga edycja plebiscytu gospodarczego Gwiazdy Biznesu odbyła się z dużą pompą 22 kwietnia. Państwa zachęcamy oczywiście do udziału w tym plebiscycie. Państwa i moim gościem była pani Iwona Petrylla z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, dziękuję i zapraszam.